Dzień dobry widzowie. Dziś na poboczu elektryczna rajdówka od Opla, Toyota MR2 we współpracy z Porsche oraz nowa elektryczna Cupra. Zaczynamy! Po współpracy przy GT86 z Subaru oraz z BMW w przypadku tworzenia Supry, Toyota chce wykonać krok dalej. Ich marzeniem jest powrót modelu Celica oraz MR2. Pojawiła się plotka, że ten drugi samochód mógłby być w pełni elektrycznym coupé, choć możliwa jest też opcja małego samochodu z centralnie ulokowaną jednostką napędową. Japończycy chcieliby w przypadku tego pojazdu współpracować przy konstrukcji z Porsche. Otóż oprócz MR2 w gamie mógłby pojawić się sportowy samochód z krwi i kości o mocy około 1000 koni mechanicznych. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Póki co widać znaczną poprawę w samochodach Toyoty, a kontraktowe współprace chyba wychodzą jej na dobre. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Jak już wiecie, Lamborghini zaprezentowało podczas ostatniego weekendu w Monterey nowego limitowanego Aventadora SVJ 63 Roadster oraz Huracana Evo GT Celebration. Wygląda na to, że włoska marka ma zamiar zaskoczyć fanów również na targach we Frankfurcie. Na Twitterze ukazał się enigmatyczny obrazek prezentujący charakterystycznie gwiazdkowo ułożone przednie światła dzienne LED. Co ciekawe, ich położenie i wygląd przywodzi na myśl koncepcyjne Terzo Millennio, zaprezentowane w 2017 roku. Widać również kolejne podobieństwa. Przede wszystkim niskie nadwozie, obniżone zawieszenie, identyczny dach. Nadchodzący samochód nosi kodową nazwę LB48H i najprawdopodobniej będzie hybrydowym supersamochodem dysponującym silnikiem V12. Plotki głoszą, że to następca Aventadora, który dzięki zastosowaniu trzech silników elektrycznych będzie generować łącznie 1014 koni mechanicznych. Kosztować za to będzie gdzieś w okolicach 2,5 miliona dolarów za sztukę. Lexus i Toyota mają w planach wprowadzenie całej gamy samochodów elektrycznych i jeden z nich zostanie zaprezentowany już niebawem na targach motoryzacyjnych w Tokio. Ma wtedy zadebiutować koncepcyjny hatchback zainspirowany modelem LFSA, pokazanym w 2015 roku. Z tą różnicą, że zaprezentowany samochód ma być bardzo bliski produkcji. Można się spodziewać podobno modelu znacznie bardziej futurystycznego niż wszystkie auta do tej pory. Elektryk otrzyma oczywiście atrakcyjny i bardzo charakterystyczny grill, a kierownica we wnętrzu zostanie otoczona wieloma ekranami prezentującymi potrzebne informacje. Lexus wspomina również, że klienci zgłaszają zapotrzebowanie na samochód niższego szczebla, stanowiący wstęp do gamy modelowej. Możliwe zatem, że pojawi się jeszcze samochód mogący rywalizować z autami takimi jak CLA czy A3 Limousine. Na koniec plotki głoszą, że nowa generacja hatchbacka CT pojawi się na rynku w 2021 roku. Na zbliżających się targach we Frankfurcie Opel ma zamiar zaprezentować pierwszy elektryczny samochód rajdowy, czyli Opla Corsa e-Rally. Auto oczywiście będzie bazować na wersji produkcyjnej Corsa e i zastąpi wysłużonego Adama R2. Auto napędzane będzie silnikiem elektrycznym o mocy 136 koni oraz 260 Nm momentu obrotowego. Będzie posiadać również baterię litowo-jonową o pojemności 50 kWh. Pierwszą setkę osiągnie w czasie 8,1 sekundy. Producent ma w planach wyprodukowanie jedynie 15 egzemplarzy tego samochodu. Cupra ma zamiar zaprezentować za to na targach we Frankfurcie swój pierwszy w pełni elektryczny samochód w wersji koncepcyjnej. Póki co zdradza bardzo niewiele, serwując internautom kolejne zdjęcia pokazujące fragmenty samochodu. Na dzisiejszym zdjęciu widzimy kawałek nowoczesnej deski rozdzielczej z wyświetlaczem prezentującym zegary oraz multifunkcyjną sportową kierownicą pokrytą alkantarą z podświetlanym logo Cupra. Wygląda na to, że jest tu również sporo włókna węglowego lub jego imitacji. Przyszły model będzie posiadać sylwetkę czterodrzwiowego crossovera w stylu coupé. Zapowiada się smakowicie. Dziękujemy za oglądanie nas dzisiejszego poranka. Zapraszamy również jutro w kolejnym odcinku na poboczu. Do zobaczenia następnym razem.